Dzień dobry, Nexus Live. Po paru latach niegrania w Diablo 4, bo miałem przyjemność zagrać w Diablo 4 kiedyś bardzo dawno temu, jak został on chyba zapowiedziany na BlizzConie, był zamknięty pokaz, nie mogłem nagrywać, ale nagrałem swoje pierwsze wrażenia. Wtedy pograłem sobie, moi drodzy, niedostępnym dzisiaj druidem, ale to co tutaj oglądacie to jest beta. Beta, którą możecie sobie tutaj ograć. Ja mam dostęp taki jakby wcześniejszy, więc chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co sądzę o Diablo 4, ale co sądzę o Diablo 4, to muszę w chwilę to pograć w takim razie. Więc mamy do wyboru tutaj parę klas postaci, niektóre są niestety niedostępne. I wiecie co jest najgorsze? Że najfajniejsze klasy postaci oni dali, że są niedostępne. Mamy nekromantę i jak ta nekromantka wygląda. I mamy jeszcze druida, który też jest niedostępny. Więc mamy do wyboru tylko barbarzynkę, czyli barbariana, barbarzyńcę. Mamy czarodziejkę oraz łotrzycę. I w ogóle to jest fajne, że strasznie to przypomina ten system wyboru postaci, jak w dwójce było, nie? Tam też się tak wybierało postaci z tego, z takiego ogniska. Więc zastanawiam się, ten Hotuwa, czarodzieja, Hotuwa. Mówicie, barbarianka jaka, kurde, patrzcie jakie ona ma uda, ona mogłaby mnie zmiażdżyć między tymi udami. Dobra, czat, co wybierzemy? Barbarzynkę? Ja bym wybrał nekromantkę, albo nekromantę, ale nie mogę. Więc, moi drodzy, ja myślę, że łotrzycę weźmiemy. Ja bym wziął łotrzycę, jestem ciekaw jak łotrzyca będzie grane. Ale będę mainował druida, no ten druid też byłby fajny. Dobra, wiecie co, zagramy sobie, nie mogę druida i nie mogę nekromanty. Wezmę łotrzycę, moi drodzy. I patrzcie, mogę wziąć łotrzyca i łotrzycę. Moi drodzy, jakiś albo giga chad, albo giga fem. Weźmy chyba giga fem, moi drodzy. Let's go, weźmy giga fem. Zobaczmy jakie tu możemy, możemy ją tutaj zrobić na parę różnych sposobów. Jak ona wygląda? A czy ja mogę sobie sam dostosować postać w takim razie? Czy ja mogę sobie sam dostosować postać? Czekaj, personalizacja. O, dobra. Ja, ale super. Mogę customizować sobie postać w grze, w której tą postać, ona jest mniej więcej taka na ekranie. A efekty są takie. Super. Na pewno każdy będzie oglądał. Dobra, zróbmy. Ty, ona, wiecie co mi przypomina? Taką aztecką wojowniczkę, tak, o, jak ma takie, o Jezu, wiecie, teraz ona mi się, przypomina mi ten, jak ona tam się nazywała, ta taka, co była w, tam gdzie był Miguel i Tulio, Droga do Eldorado, kurczę, tak, kurde, kolor oczu, jakieś takie oczka możemy zrobić, no, chat, kurde, let's go, fajnie, zobaczmy, tu fryzury mamy jakieś do wyboru, weźmy sobie od zera, i to dosłownie od zera, możemy tutaj taką aerodynamiczną fryzurę wziąć, żeby, wiecie, gilet, żeby szybciej pływać. Pamiętam taką reklamę, bo taki jak taki gość, co golił łepetynę, a później tak, tak zapierdalał pod wodą, że z niej wyskoczył, kurwa. Tak, był tak ogolony aerodynamicznie. Super, super reklama. Dobra, tutaj mamy jakieś takie dzikie afro, ale tutaj to dziwnie, mam wrażenie, jakby to konsola, jakieś dready, taki nerwarien, trochę stary. Bo nawet nie wiem, co to jest, mam wrażenie, jakby, kurde, założona była siatka na łepetynę. Jakieś takie, ale to też fajne, taka trochę szani, nie? Taka jakby tak zrobić rudę, to taka szani by tutaj wyszła z tego. Fryzurki, to jest naprawdę fajna fryzurka, tak pasuje do tej postaci. Jeszcze zrobić takie czarne włosy, chyba tak zostaniemy przy tym. A jakieś takie krótkie, na zasadzie, że muszę wezwać menadżera. I też są ładne, ej! Zrób Zarię z Overwatcha. Zarię, w sumie pewnie dałoby radę, nie? Owłosienie twarzy, czy ja mogę brodę sobie zrobić? O, nawet mogę nie mieć brwi, ale creepy. Dobra, ale brody nie ma, z tego co widzę. Widzę, że nie ma brody, moi drodzy. No nie, wytrzymam. Moja postać może nie mieć brody? Jak to? Właśnie są takie brwi. Te takie włosy też są fajne. Fajnie wygląda, kurczę. Jednak, moi drodzy, tutaj nie można się utożsamiać jako brodę. O, jakieś makijaże tutaj jeszcze można zrobić. Ej, super, kurde, są te makijaże. Fajnie. Fajnie to wygląda. Zarąbiście. Podoba mi się. To jest bardzo ładne. Takie cienie pod oczami, moi drodzy, to jest my dig. I dig that. Nie wiem jak wy. Ale takie cienie pod oczami. Nice. Dobra, weźmy sobie tutaj. To było najfajniejsze. Takie upaćkane. Jakąś biżuterię tu możemy do Nohala jej włożyć. Albo jeszcze tak. Bo to jesteśmy taką Amazonką w sumie, nie? To taką łódczycą. To takiego, kurde, do Nohala coś takiego, kurde, sobie włożyć. Albo jakiś taki, kurcze, ten Pocahontas. Dobra, czy chcemy takie, let's go, niech będzie taka alternatywka. Wzory, co to, boże, Jezu, no jeszcze sobie na dupie sobie jeszcze tak zrób. Na dupie sobie jeszcze wytatuuj, na czole sobie zrób. Byliśmy na konwencie tatuażu z Moniczką ostatnio w Poznaniu.
I powiem wam, jeżeli ja myślę, że tam ludzie chodzą tylko po to, żeby oglądać po prostu fajne laski. Autentycznie, na zasadzie tam leżą wszystkie, kurde, wybałuszone, wszystko, let's go, plasterkiem zakryte. I tyle. Ten fajny, bardzo fajny. I ja tam byłem i ja miałem takie, what the fuck, co się w ogóle dzieje, nie? A tu możemy sobie jakiś kolor zrobić. Nie, taki chyba czarny, albo złoty, albo zielony. To, no i fajnie. To mi się podoba. Tu jeszcze mamy jakieś takie. To jaki Illidan! Oh my god, jaki Illidan! Oh, wow! Tu jeszcze coś takiego. Fajne, fajne. Gdzieś tu jest Illidan! Oh my, to jest Illidan! Winni będą cierpieć. Dobra, zostawiamy sobie takiego Illidana. Dobra. Postać hardcore, ja to zasłaniam, ale mogę zaznaczyć sobie hardcore i nazwę. Nazwę, jak mogę nazwać? Nexosia. Nexosia, rozpocznij grę. O Jezu, ranga świata, nowy gracz Diablo lub tych, którzy mają ochotę na niewielkie wyzwanie, 1-1. Ranga świata 2, czyli weteran. Okej. Dobra, weźmy weterana. Co ja będę się tutaj, kurde... Ja będę się ograniczał. A jednak preorder złożony. Nie, dostałem za darmo tego klucza, nie mam kupione tej gry. Łoczyta to taka 50% Demon Hunterka jakby, jak z trójki. Sanctuary was never meant for humankind. Okej. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. Jedziemy. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. Po co ci hardcore, żeby stracić postać, jak zginiesz? But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Okej. Okay. Ciekawe, czy to już jest na silniku gry robione. Konik ładno śnieżony. %50 hack and slash Diablo 4 to przewniki filmowe. Okej. Okay. Ej, fajnie to wygląda. Spoko, że to jest nasza postać, nie? Czyli to musi być na silniku gry. Co to jest? Jakiś posąg. Ale moja postać fajnie wygląda. No nie, koń mi uciekł. O kurde, zjadły mojego konia. Mam detale na maksa. Okej, dużo z tego konia nie zostało. Ale jakieś przylagowuje ta gierka od czasu do czasu. No kurde, ty. To powinno jeszcze parować, powiem szczerze. Coś tu szepcze. Czekajcie, ja to sobie zrobię tak. Gdzie ja w ogóle jadę? Po co ja tu jestem? Dobra, i to pewnie będzie grota demona jakiegoś. Nebo innego smoka. Jesteś piękny, smoku. Szepty to powinno być buy pre-orders. Kup pre-ordera teraz. O kurde, no mówiłem, że to będzie grota czyjaś. Wow. Albo jednak nie. Co jest, przerywniki filmowe lagują?
Ale dziwne, to wszędzie tak jest? Już jest. Ty, potężne diablo wywaliło mi komputer, czajcie? Ja pier... Znaczy OBS-a całego wywaliło. Ale jaja, ty, tego to jeszcze nie grali, nie? Tego to jeszcze nie grali. Dobra, już jest. Nie macie? Jak to mnie nie ma, jak jestem? Jak to mnie nie ma, jak jestem? Dobra, okej. Okay. Jest na razie dobrze. Trzeba płynąć na pastcie. Dobra. Dobra, wracamy, bo coś tutaj mi nie działało. Okej, okay, dobra, czyli ja tu pokazywałem chyba mapę, że mapka mniej więcej tak wygląda. Jest całkiem spora, nie? To na PS4 ma chodzić. Powiem szczerze, optymalizacja mam wrażenie, że jest trochę dziwna. Pod Q mamy poteczkę, pod spacją mamy takie jakieś uniki dzikie. No dobra, lecimy, zobaczmy. Tu gdzieś był nasz koń. Dobra, idziemy eksplorować wszystkie rzeczy. Gra wygląda w miarę ładnie. Jest, coś rozdepłem, kurczę. O, i wargi jakieś. A, żeśmy nożem zarżnęli. Jak wygląda mój ekwipunek? Pod tabem? Nie, pod I. Dobra, mamy łuk. A jak ja mam z tego łuku korzystać? Jakieś jednorazowe zadania. Profil mojej postaci. Fajnie wygląda, elegancko. Dobra, no na razie idźmy, zobaczymy. Pewnie będzie mi tego. Pewnie będzie coś tutaj. No ale ty, on dziwny, ragdoll dziwnie poginął. Interakcja, dobra. Nie wiem dlaczego, ale może to zabrzmi dziwnie, albo źle wręcz. Ale wygląda to trochę jak Path of Exile. Mam wrażenie, że taki styl graficzny jest taki. Znaczy to jest dobre, bo Diablo 3 miało taką grafikę bardzo, nie wiem, cukierkową, trochę rysowaną, nie? Tutaj widzę, że poszli w bardziej taki realizm, nie? Więc takie ładniejsze POE. Znaczy gorsze POE, mówicie. Ja widziałem, jak Path of Exile wygląda na tym, na tych trailerach ostatnio. To wygląda naprawdę nieźle, bo tam była na nierealnym silniku chyba jest, nie? Nierealny. Nierealny silnik. 4. Ale patrzcie, jakie tu lagi są, ty. To normalnie nie wiem. Mam wrażenie, jakby coś się doczytywało. Jeszcze chyba nie do końca jest zoptymalizowana ta gierka, mam wrażenie. Pod spacją mam unik. Ej, no kurde, jak... Co jest? Co za... Co ja mam? Komputer z 2012 roku, czy co? No dobra. Miasteczko opuszczone. Demony wszędzie, kły, szpony, ciemności. Ugryzł mnie! Okej, ktoś go ugryzł. Co to? Kto to jest? Dobra, pogadajmy. Zmierz nad górą. Zmierz nad górą? Zmierzch nad górą. Ha, zjadło. Cicho już, Owen. Przepraszam, wędrowcze, przybywasz w trudnych czasach. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Okay, demony. What is he talking about? Come, I'll explain. Dobra, no w sumie... There is evil stirring in the ruins to the north. Jak poor monk back there must have gone inside. No trochę jest taki, nie? Aha, no to już dojdziemy. Jaka karczma tutaj jest? Uzdrowiciel. Okej, okay, uleczył mnie. Dobra, zmierz nad górą, dobra. Robisz zadanie, zmierz nad górą. A co mam zmierzyć nad górą? Saraceński. I'm going to kill whatever's in those ruins before it gets the chance to kill me. Okay. Oh, thank you. Szczura mam zmierzyć. Jezu, jakie piźnięcie to było. Dobra, zmierzch nad górą. Musimy gdzieś się ruszyć dalej. Ja tu mam jakieś coś tutaj, interakcję. Sprzedawca. Spodnie albo tunika mogę kupić. Ła, mogę kupić sobie jakieś rzeczy. To jest lepsze niż to, co ja mam? Jestem, wróciłem się do tego, tej wioski. Masz włączoną rozgrywkę między platformami, możesz napotkać graczy korzystając z innych platform. Dobra, teraz jest okej? Okay? Dobra, jest okej. Okay. Na razie przynajmniej jest okej. Okay. Na razie przynajmniej wygląda w miarę dobrze. Diablo 4 jest jakiś inny error?
Ja mogę shiftem atakować? Okej, okay, mogę. A co to jest jakiś... Miś! Jezu, jak on gryzie. Krótki miecz. Czy ja mogę krótki miecz założyć? Ło, mogę! Dobra. Dodaj poziom najlepiej. Pod A, dobra, właśnie. Co tu mamy? Taniec ostrzy, uderzenie, rana kłuta, rzucasz ostrzami na niewielką odległość, wypuszczasz strzałę, która wyszukuje wroga, zadaje mu 7 punktów obrażeń i zwiększa szansę na zadanie mu trafienia krytycznego. Okej, okay, to jest ciekawe. Wystrzeliwy potężną strzałę, która zadaje 3 punktów obrażeń, co 3 odsłania wroga na 2 sekundy. Co to jest? Jakieś poszukiwanie serc? Aha, okej, okay. Coś tu odblokowałem, umiejętność, refunduj wszystkie. Wpisane umiejętności, to są te tutaj. No dobra. Tu mam jakiś mieczora, odkryłem. I czy ja muszę jakoś przełączać... A, czekaj. Aha! Mam imbota! Robiliście czat. Ale fajnie. Fajny imbocik, nie powiem, że nie. Czekajcie, wiecie co? Mam wrażenie, że możemy zrobić sobie tutaj taką jedną rzecz. Mam nadzieję, że mi kurde nie wywali bo tego streama znowu. Ale dać sobie kamerkę tutaj. Okej. Okay. Wracamy i zobaczymy, czy... Gumcia, dzięki wielkie za Prima. A działa? Działa. Mam aimbota normalnie, patrzcie. Aha, zabiłem jakiegoś jelenia. Drugiego też. Jojo! Zajebista umiejętność, chat. Pierwsza umiejętność to aimbot. Celować nie muszę. Super, to mi się podoba. Super, chat, to mi się podoba. To jest idealny skill dla mnie. To jest skill dla konsolowców, tak jest. Ja to konsolowcy nie jestem. Dobra, włazimy gdzieś do jakiegoś miejsca pod ziemią. Porzucone sale. Aha. No to, chat, jak byście ocenili grafikę? A, wygląda w miarę okej, chyba, nie? Chociaż... Nie powiedziałbym, że to jest jakieś super rewolucyjne. Ładna, w miarę ładnie bym powiedział. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii, bym powiedział. Możemy coś tu rozwalać. O, jaka skrzynka. Jej! Lucik. Dobra, zaczynamy tak bardzo, bardzo powoli. Widzę, że to taki, wiecie, jakiś jeden skill i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Diablo później skończy się na tym, że będzie po prostu, kurde, milion tego. O, bo na niebiesko był ten... Mój embot się zepsuł. Uff, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Ja będę sobie zastanawiać, czy jest mu just siemaneczką. Graficzka fajna, dobrze, że nie zajebista, bo to nie byłby klimat Diablo. Że jakby była za dobra grafika, to nie klimat Diablo. Chociaż może trochę nie rozumiem. Kusza! Czy ja mogę kuszę założyć? Oh my god, mam kuszę! FBI, open up! Dobra, to kusza tak samo działa? Rozumiem, że to po prostu range weapon jest, tak? Range weapon jak range weapon. Lecimy. Pozdrawiam, Isaac, siemaneczko. Ona jest powolniejsza, ta kusza. Takie mam wrażenie. Mam wrażenie, że jest trochę wolniejsza ta kusza. Ale to może moje tylko wrażenie. Okej, okay. Niezły rogue. Taki rogue hunter, nie? Znaczy w zasadzie to jest rogue. To jest water. Oho, mam beczki podpalone. To upadły! Demony! Są ci upadli! Uff, nice. Zbieramy. To były te takie małe gnojki, nie? Zaraz przejdźmy się gdzieś tutaj dookoła. Jaka jest skrzyneczka? Skrzynka! Zbieramy luciko w takim razie. Upadli i wstali. Padłeś, powstań. Over Ade. Czekaj, tutaj nic nie ma. A przejdźmy się po locha, bo tam widzę, że było zejście chyba na dół. O kurde, tarczownicy Roya. A mam wrażenie, że te moby mają takie... krótki miecz. Uuu, niebieski. Dajcie mi jakieś range weapona. Mam wrażenie, że te moby mają takie jakby takie poklatkowe animacje, na zasadzie takie, że jak oni dostają, to oni mają takie takie wiecie, takie jakby animacja została zrobiona w 24 FPS-ach, nie? Znaczy, to jest taki zabieg stylistyczny, widzę ewidentnie. Patrzcie, widzicie? Te moby są takie, mają trochę jak Diablo, kapitan. Panie kapitanie! Szkieletowy kapitan. Prosty łuk. A dużo HP mają. Ja tu jakieś miecze mam. Wow, level up robi taki jakiś wielki boom. No dobra. Nakładamy sobie dwa mieczorki.
To jest to fuszerka Blizzarda. Okej, zachowuje się podobnie. Okej, prosty łuk. Prosty łuk ma 49 obrażeń na sekundę. Jezu, plugawy szkielet! O, to jest jakiś taki alabosik, który tam... Pod spacją mamy takie coś. Czy wcześniej uniki też były? Rozumiem, że każda postać ma te, ma uniczki. No, takie itemki tutaj. Szybkość do ataku. Dostajemy jakieś tej rzeczy. Ciekawe, czy każdy element pancerza się pojawia na naszej postaci. Właśnie nie sprawdzałem tego. Up, 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 up. Musimy uciekać sobie. I z moim botem totalnie. Były w Diablo 3. Były chyba w Diablo 3, nie? Rękawice masz. Teraz zobaczymy. Rękawiczki mam? Jak ściągnę? Tak, dobra, jest. Każdy element jest spoko. Fajnie. Nie zawsze tak Diablo bywało. Czy tam coś tego. A, mam awans jeszcze. Co tu jeszcze możemy zrobić? Przybicie. Może. A czy ja mogę sobie między tymi zmieniać, że tak to powiem, skille? Taniec ostrzy szybko. Przybijasz ofiarę ostrzem i zadajesz jej punkty obrażeń. Jakieś tu mogę. Albo rozwijać dalej ten skill, albo sobie tutaj leczyć. Wiecie co? A weźmy spróbujmy. Musi na pasku ustawić drugi skill. No właśnie, za chwilę ustawię. Szybko przybijesz wroga. Atakujesz wroga wręcz, zadając 10 punktów obrażeń i zwiększa regenerację energii. Okej, szybko przybijesz, zadajesz 6 punktów obrażeń. Następnie przemieszcza się. Przenikać przez wrogów przez 3 sekundy. To jest ostrze. A weźmy to, zobaczmy. I co to będzie? I teraz ja mam. Rozumiem. Mam trochę strzały, a trochę ataków, tak? Widzę, że mam tutaj pod prawym wszystkie myszki teraz. Sądzę, Diablo 3. Sądzę, że istnieje. Czekajcie, podejdźmy. Okej. Okay. Jakieś to dźgnięcie? Co to jest? Jakiś taki cooldown, czy co to jest? Nie wiem, dziwne. Chyba trzeba by się zrestartować. Nie wiem, czy iść full build taki, wiecie, taki full build rangedowy, czy taką hybrydę jakąś pójść. Na razie pójdźmy w ten sposób, nie? Czyli Diablo 4 wygląda jak to, co grałeś parę lat temu. Bardzo podobnie. Znaczy, ja też grałem taki level, tylko ja grałem inną klasą, grałem druidem. I on tam miał to do siebie, że robi takie transformacje jakieś dzikie, on wiecie, on walczył, walił, a później się w niedźwiedzia zamieniał, uderzał w ziemię, jakiś taki totalny rozpierdziel. Ale grafika wyglądała bardzo podobno, podobnie, to trzeba akurat przyznać, nie? Piekielne korytarze. Czas trwania tego przenikania, dobra. A nie, bo to jest regeneracja energii. Au, au, au. Dobra, jedziemy tutaj dwoma mieczami. Jakieś ogary nas dopadły. Teraz chodzimy do piwnic. No, powiem wam totalnie jak takie Diablo, nie? Po co ja mam, kurczę, używać tego? Dobra, tutaj mogę tak go z range'em. O nie, tu szaman chyba jest. Szaman! Dobra, wyzwanie chyżyłowca. Chyżyłowca. Punkt skilli możesz w każdej chwili zrestartować i rozdawać je jeszcze raz. Ej, to fajnie, że nie ma żadnych kosztów. Jeżeli można sobie tak zmieniać te skille, to super sprawa. Nie wiem, czy ten skill to jest taki... To jest coś, co chciałbym, żeby ten... Mam wrażenie, że są lepsze skille. Ale na razie zostawmy to tak, zobaczymy. Dobra, koszty są... Aha, koszty złota są. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Dobra, prosimy w ten korytarz tutaj. Nie wiem, czy poszedłem dobrze. Ale muszę przeszukiwać głębokie ruiny. Mam wrażenie, że to mniej obrażeń bez dalej, ale szybciej chyba bijemy tego. Alright. Szamanki. Upadł ognisty demon. Nie w tą stronę zrobiłem tego. Au, au, au. Dobra. Ładujemy go. Nic nie poleciało mi? Serio? Dobra. Pod Q się używa potkę. Dobra, całkiem okej. Okay. Wygląda to gorzej niż Diablo 2 Resurrected, czy mi się wydaje. Wiesz co, nie, Diablo 2 Resurrected miał rysowaną grafikę, nie? Przede wszystkim. To też należy na to zwrócić uwagę. No i tam było trochę inaczej styl zrobiony. Słuchajcie, bo... O, tu dwóch szamanów było. Upadli! Kurde, nie mam jeszcze takich obszarowych ataków. A te moje ataki takie bardzo basicowe są, nie? Upadli, słabi. Tak jest, pod A mogę teraz. A, i mam kolejne drzewko, co to jest? Czekaj, umiejętności główne, a co to jest? Umiejętności podstawowe. Dobra, a to są umiejętności główne. Jak to wygląda, to drzewko? Tu mam... Ktoś mi mówił, że to drzewko ma wyglądać jak z Path of Exile. Jak na razie widzę, że jest takie bardzo liniowe. Na zasadzie, że idziesz sobie tu, później tu, później tu, tu. Takie...
takie bardzo liniowe, nie? Na zasadzie jest takie... Oj, ale bardzo ograniczone. Dobra, co tu mamy? Jakiś ten... Salwa. Wystrzeliwuje salwę 5 strzał, które rozchodzą się na boki. Każdy nie zadaje obrażenia. Przebijający strzał. Wypuszcza strzał, który przybija wszystkich wrogów w linii prostej. A to ciekawe. Tam jakiś wir ostrzy. Jakieś lewina cięć. Wirujące ostrza. Tutaj szybki ostrzał. Szybko wypuszczasz 5 strzał, z których... 10... A weźmy, zobaczmy to. Teraz ja mogę sobie walnąć gdzieś tutaj? Nie, nie mogę. Gdzie tutaj? A czemu nie mam skilli? Mam zablokowane jeszcze? Zdobądź łącznie 7 punktów umiejętności. What the fuck? To mogę mieć tylko 2 umiejętności? Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak będzie wyglądać ten. Pao też jest liniowe, bo idzie pod synergię. Wow! O kurde, czat. Ej, ciekawe. Jakie kurde nawalanko, ty. Bardzo fajny skill. Ewidentnie podpada gierka. Znaczy, no to nie ma co się dziwić, nie? Ej, spoko ten skill, patrzcie. Hopcia. A na razie idziemy rangedowy build. Mogę mieć tylko 2 umiejętności, z tego co widzę. Dobra. W poje, masz wrażenie, że masz wybór, a nie masz? Pewnie tak w każdych grach. Tak to jest. A gdzieś tu doszliśmy, kurczę. A idźmy w dół dalej. Let's go, idziemy w dół. Jeszcze bardziej w dół. Jeszcze niżej, jeszcze musisz. Punkty skilli w każdym momencie możesz prawym przycisnym cofnąć i inne wyrestartować. Ale mówisz, że jakiś koszt jest. A co to jest, kurde? Bezgłowy kapłan. O, ja cię pierdykam, rzeczywiście. Bezgłowy kapłan. Oho! Co? Oh my god, co jest? O kurwa, jaki demon! O Jezu, kurwa. Dobra, na imbocie czat. Co on tam robi, jakiś... Dobra, na imbocie czat. O nie, wytrzymaj ty. Aha. Opa! Mam jakieś fazy, widzę. Dobra, powiem szczerze, wywaliłbym się totalnie na tym. Co on tu robi? Jakieś pentagramy na portkach. Nice! Fajna walka. Znaczy, to jest taka walka, że jednak przy tym trybie musiałem się ruszać, bo inaczej to bym nie zabił, nie? Więc widać, że tutaj coś trzeba by tutaj było robić. Dobra, weźmy sobie to tutaj. U Jezu, 20 punktów więcej obrażeń? Niezły. Ej, te łuki też się zmieniają, patrzcie. Poprzedni wyglądał tak, a ten wygląda już tak. Fajnie? Fajnie? Nie powiem, że nie. Ziutko. Ziutko, łatwiutko. Co tu jeszcze mamy? Coś tu trzeba zrobić. Wróć do czego? A tu liną musimy wejść do góry. Aha! Lina do góry. Czy jest gender lock? Nie, nie. Możesz sobie każdą postać wybrać jak chcesz. Dobra, ale mam wrażenie, że gra się naprawiła trochę. No dobrze, już myślałem, że będzie tragedia. Lecimy gdzieś tutaj na dół. Jak na razie gra się przyjemnie, ale... Jakby tak jest chyba na początku każdej gry, nie? W Diablo 3 też tak grałem, że raczej przeszedłem sobie tylko kampanię i jakby później dalej mnie nie interesowała trochę giereczka. Dobra, the old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Truly. Ha! By the light. You are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, company, and stay for a pint. Fajnie. Watch out the taste of the stew. Zabiłem demony. We'd be honored if you a wy mi kurde nawet kasy nie dacie. O, będę żigął. Oni mnie oszukali chyba. Oni mi narkotyki dorzucili. Gumcia, dziękuję bardzo. Oszukali mnie?
O my god, zrobili mnie, patrzcie. A ja się dałem na to zrobić. Ale mam bardzo sztywne kolana, powiem szczerze. Bardzo sztywne kolana, takie kurwa. Nigdy nie pij z obcymi. Chłop mnie zabi... Czy to jest, moi drodzy... Jest jaki creep. Własne zwłoki, a za tylko strupa pełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka ukształtowała nową epokę. Słabi stali się silni, jak stado owiec, które poluje na wilki. Krwawe łzy spadły na klejnot pustyni, a droga do piekła rozdarła się na dwoje. O co tu chodzi, czat? Zdjęcie włóczne światłości przeszyła serce nienawiści, a ten, który był spętany łańcuchami, odzyskał wolność. Przepowiednia Ratmy. Sadomaso, czat! Będę podwieszany pod sufit. Oh my god! Psychopaci. Nieźle. O kurwa, co jest? By mother's blood. By mother's body. So, shall you witness her glory? What the fuck? Before you die. Chcę mi wsadzić do gęby jakiś kawałek mięcha? Jakieś serce? Not ready yet. Co to jest? The whole damn village. Get up. Get up. We have to fight our way out. There. Take them. Co jest ty? May the light preserve us. Lost soul. Co się dzieje? Dopiero przed chwilą byłem ten. What? Czy ja zabiłem ich level upem? Okej, jesteśmy z Józefem w grupie. Kim jest Józef? Nie wiem, ale... What? Legenda? Skąd to jest? Drzewiowa gałązka, what? Ale sam legendę jakąś z tyłka. Obrażenie typu zimno, większy pancerz. Jaki pancerz fajny. Co ja dostałem? Kurde, to nie legenda. Dobra, to jest żółty przedmiot. Okej. Dobra. Nosisz... Aha, bo my jesteśmy nakarmieni tym czymś. Co to jest? Trafiłem w ogóle, zapewniam 5% szybkości ruchu. Jakąś salwę, ale jeszcze nie mogę. To ja może rozwinę sobie ten tutaj strzelanko. Dobra. Okej. Okay. Kim ty jesteś, panie Józefie? You're the madman from the shed. Madman? Those heretics. A to ten z początku, dobra. Just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked and... Oho. What manner of evil is o this? Nie. Petals? Of blood? Krwawe płatki? They must have fed them to me. Oho. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. Zaraz ci powiem. It locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Dobra, czy to jest klucz legenda? Dobra, mam jakiś klucz do kaplicy.
Ciekawie. Czekajcie. Zrobię ryzykowny krok. Mam wrażenie, że ten DLSS mi trochę pogarsza. Uwaga! Błagam, nie wywal. Zapisz zmiany. Okej. Okay. O, i teraz o wiele ładniej gra wygląda. Znaczy, wziąłem najwyższą wydajność, ale widzę, że nie jest mi to aż potrzebne. Nie, nie wywali mi. To głos Lortemara? A, no, rzeczywiście w sumie. Nie, nie, jest okej. Okay. Wiesz co, powiem ci, że... Gra się całkiem okej. Okay. Widać, że jest duży taki nacisk na narrację, nie? Zobaczymy, jak długo to tak potrwa. Dobra. Dziwne płatki. Oni mnie jakimiś płatkami nakarmili. Jeszcze raz. Czyli once again. Zaraz zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Zmieniłem trochę tutaj enkodowanie. Zaraz zobaczymy, czy to trochę polepszy się. Only fire can cleanse. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ja mogę wejść. Jeszcze raz Brod Pitale. Dzisiaj Procekin Fire. Dobra, zaraz zobaczymy, czy teraz będzie działać. Jestem ciekaw. Nie no, teraz działa kurde jak marzenie, czat. Patrzcie. Lepiej. Dobra, jest super. Ja nie mam osobnego ten. Już teraz nie laguje. Tym razem. Shameful. Our father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. You drink. A kazanie. You gamble. You covet and steal. Shameful. Ej, ale tak szczerze powiedziawszy, ksiądz chciał dobrze. Ksiądz chciał dobrze, zobaczcie. Jeszcze zambony powinien powiedzieć, że na PiS trzeba zagłosować. Sin. Is that birthright? My children. The lords of hell. Ale to creepy wygląda, ty. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains. Ale to jest motyw psychologiczny, kurde. Who you were meant to be. Break the chains. Oczywiście, że wiara ma cię zakuć w łańcuchy i tak dalej, a ty masz się zerwać, nie? Ale kurde, jest to taka... Ja cię, kurde, dobre. Resist! Resist her temptation! Vani! It's me. I brought your child into this world. Ja pierdykam, ty. Wiem, dźwięk się rozjechał, to cutscenka się rozjechała. Dźwięk się rozjechał, wiem. They have awakened, mother. The first of many. Go to the dry steps and continue your preparations. Now our true work begins.
Dobra, czat, przyznać się, komu się Lilith podoba. Thank the light. Coś czuję, że to jest właśnie... Ja widzę tu, bo to jest taki zabieg specjalnie zrobiony, że to nie ma być odrażające, tylko ma być takie pociągające, że to jest takie, wiecie, ten motyw, że ona jest, wiecie, demonicą, czy tam jakimś, kurde, nie wiem, Bóg, kto wie czym, ale... Ale ona być taka pociągająca, ma się uwolnić i tak dalej. No kurde. Nice. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. Typowe zło takie, nie? Kusicielka. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. Rogatą demonicę. A horned demon. Rogata demonica. She says the lords of hell are coming. Must contain. She wanted to help the people survive. Help them. Pomóc im. She called them her children. And they welcomed her like a mother. Mommy? Mommy Lilith. No. It cannot be. Mamusia Lilith. I must report to the cathedral. Listen. There is a hermit to the northeast, a man of questionable loyalty, but he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kyovashad, and you will be in the light's favor. I w osadzie. Dobra, no co, lecimy w poszukiwaniu odpowiedzi. No dobra, znajdź chatę jakąś tam... Okej, gdzieś tutaj musimy pójść. Dobra, ta mapa całkiem... Tak spora jest, nie? Tu zaczynaliśmy, tu szliśmy, tędy, coś tutaj. Jeszcze ja wiem, czy takie spore, zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Dobra, idziemy do Taigi. Lilith w świecie Diablo jest matką ludzi. Jeśli nie wiedziałeś, to Lilith w świecie Diablo jest matką ludzi. O! To ciekawe. Ołtarze Lilith są poukrywane w samym sektorium, trwale zwiększają współczynniki wszystkich postaci w danym serwerze. O! Kurde, to na trwale zwiększają. Dobra, czy jakieś takie... Dodatkowe statystyki, interakcja. Oho, złotko. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Dobra, idziemy eksplorować w takim razie. Czym co tu będzie? To jest jakiś kurde przybiarnie? Uff. Trochę ciżej zrobimy. Poszukiwacz ołtarzu Lilith. To są jakieś wyzwania, rozumiem. Dobra, czyli achievementy. Wow. Kapitan szkieletów. Łopa. A już teraz gierka dobrze działa, mam wrażenie. Kurde, bo to zakręca, czekajcie. Buty włóczęgi. Idealnie, to buty dla mnie. Co tu jeszcze mam? Czekajcie, mod odporności na wszystkie żywioły. Czy jakiś wisior. Wisior, pisior. Jakieś budki ze snem. Czy można już grać? Wiesz co, dostałem kluczyk, Moniczka. Albo można jakieś preordera sobie zrobić, wiesz. I dostałem właśnie taki jakiś kluczyk do bety i sobie właśnie pogrywam. Sprawdzam, co tam ciekawego. Dzień dobry, witam. Siemaneczko. Ludzie powstali w związku Lilith z jakimś aniołem. Aha, czyli on jest jak mama taka. Ty, no to akurat tak daleko w, że tak powiem, historię nie wnikałem. Czy ja mam jakąś opekuszem, czy ja mam takie wrażenie, że wszystko biorę na strzała? Jakąś taką kuszę tej ogarnąłem i ten. Co to jest? Kapliczka. O kurde, co jest? To jest jakiś challenge, widzę. Wow, ile kasy! A ile goldzicha, czat. Aha, i trzeba było to szybko zbierać, jakiś event jakiś randomowy, nie? Życzenia obiadowe, co mam ugotować? Nie, Moniczka, cokolwiek byś chciała. Wiadomo, ile można grać na tej becie, jak daleko można iść w kampanię? Ja tego nie wiem, ja jestem totalnie, że tak powiem, świeży. Łop. Co jest? Co się tutaj stało? Żenatunika, wiesz co, ja tak wchodzę, to... Ja, moi drodzy, tak. Ja nie oglądałem nic z Diablo, nie grałem w Diablo, nie interesowałem się, nie patrzyłem na posty, informacje, nowości, nie oglądałem filmów i tak dalej, więc jakby tyle, co moja styczność z Diablo skończyła się na tym, ile na BlizzConie, kurczę, zagrałem sobie raz tam chyba z 15 minut i to tyle, więc to jest, nie wiem, do 25 levela, nie wiem, jak to będzie wyglądać, nie wiem, jaka jest historia, nie wiem, gdzie to się toczy, więc w zasadzie jestem totalnym świeżakiem i tyle, i sobie gdzieś tutaj sprawdzam. I jestem ciekaw, jak to gdzieś wyjdzie. Jak na razie jest ciekawie, ten motyw szczerze jest bardzo, bardzo interesujący, tą Lilith. Taki ten motyw tego zła, o którym teraz przed chwilą rozmawialiśmy. Chciałem cię pochwalić, bo udało mi się z Rojokiosie niedawno wygrać pierwszą grę taurenami. Gratuluję. Ajokie!
Fajna ta kurza, naprawdę bardzo, bardzo ładna. Klimacik tej gierki jest, to trzeba przyznać. Zobaczymy, jak będzie później. Jezu. O kurde, jak wielkie te pająki. Czy jak wczesny dostęp kończy się 19, znaczy, że od poniedziałku nie będzie można grać? Wydaje mi się, że chyba na to wskazuje. Wiem, że za tydzień będzie otwarta beta dla każdego. Że wszyscy będą mogli grać, niezależnie czy mają tą gierkę, czy nie mają. Kurde, co to jest? Jakiś nosiciel pająków? A co tam jeszcze jest? A tu są te pająki. Jest taka grota pająków, masakra. 90 coś, krótki mieczyk. Tutaj będzie można posprzedawać, nie? Dobra, czekaj. Źle to napisałem, nie chodziło mi o to, czy jesteś Bogol, czy też nie, że za kasę na preorder to 400 zł, moim zdaniem lepiej poczekać. Nie, moi drodzy, jeżeli chodzi o wczesny dostęp, nie? Ja mam bardzo prostą politykę, moi drodzy. No preorders. Nie ma sensu preorderować. Dlatego, że moi drodzy, no po pierwsze kupujecie kota w worku, bo nie wiecie, jak gra ostatecznie będzie wyglądać. Znaczy do premiery jeszcze trochę może się zmienić, a nic wam nie szkodzi, jeżeli weźmiecie i sobie kupicie gierkę dosłownie w dniu premiery albo coś takiego. Z drugiej strony, no po prostu, jestem pająk w las to ciało. Z drugiej strony, moi drodzy, pamiętajcie, że takie coś, że na przykład, dostaniesz wczesny dostęp do jakiejś tam bety czy coś takiego, no to jest nic nie jak kurczę patologia, bo zamiast dawać właśnie takie otwarte dostępy ogólnie, to przyzwyczajamy deweloperów do tego, że po prostu trzeba im zapłacić, żeby kurde dali ci dostęp do gier. Nie wiem, no mi się to nie podoba. Ja jestem przeciwnikiem preorderów. Może wy jesteście tym, aby kucnąć, o kurde, jakieś motywy, żeby można sobie kucać. Grze można kucnąć. Nie wiem, no ja jestem totalnie na nie. Dobra, czy można zejść sobie w ten sposób? A, czyli spację klikam? O kurde. Unik. Ja unika. Znaczy tu mamy jakieś takie miejsca, w których możemy sobie klikać spację i przechodzić, dobra. Znaczy no to jest nic innego jak po prostu taka kurde cutscenkę zrobili, że można gdzieś tam przebiegać sobie, nie? Na miesiąc 90 euro to nieporozumienie, całkiem sporo, teraz te gierki teraz więcej kosztują. Deweloperzy nie mają powodu, żeby opóźnić grę, żeby ją dopieścić lub zainwestować w lepszy QA department, bo już mają twoje pieniądze. To prawda. Też jest coś takiego, taki mechanizm trochę zależności. Ale ludzie tego chcą, nie? Ludzie tego chcą. A, jakieś tutaj, nie wiem co to jest. Co to jest? Podczas pozycji można znaleźć zioła oraz ludy, które rzemieślnicy mogą wykorzystać na różne sposoby. Okej, czy jest jakiś crafting system? Z tego co widzę, z tego będę mógł jakieś mikstury porobić, tak mi się wydaje. Znaczy, tego na to wychodzi. Jeszcze nie wiem. Wisielcze pnącza. Do UHD, 60 FPS-ów. Jaką kartę? Najlepszą. Ja się nie znam aż tak dobrze. Ostatnio miałem ochotę sobie zabrejdować komputer, ale opamiętałem się w porę. Zobaczymy, wejdź do chaty, dobra, tu znaleźliśmy tą chatkę, chyba tutaj trzeba było wejść. Jest ktoś tu w środku? Przybory uzdrowicieli wyglądają dopiero na użyte. Interakcja. Zioła, grzyby, narządy? Nie do gotowania, okej. Chłop miał tutaj jakąś, zobaczcie tego. Jaką tą miał tutaj typ, interakcja. Tego tu się waży, okropnie cuchnie, dobra, włazimy. Chłop miał normalnie, wow. Dziwna czaszka. Co to jest? To jest beta? To jest beta, moi drodzy. Oho! Osiemnasty World Boss dzisiaj, ale to co, w Diablo 4, czy co? Co jest? If you're going to trespass into my home, rifle through my things. Then at least have the decency to join me for some. Lorat! I'm bloody hungry. Ale miły gość! Jakby jeszcze ją. Jeszcze mojej nie nauczyło mnie, że nie pić od obcych. True,
Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. Kojarzę go. Of a demon. Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. Okay. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come. To co mówiliście, Chad? What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. Okay. Me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovoshad. Kyovoshad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Yeah, Diablo 4 na pewno będzie z polskim dubbingiem. Nie ma szans, żeby nie było. Okej, okay, Lora dołączy do nas. Mówicie, że on był z Tyraelem tutaj, ten. Okej. Okay. Young, freshly turned, an easy kill. Further south than the others. Mountain Hermit. They're spreading. Jeszcze widzę, że tłumaczenie jeszcze nie zostało do końca zrobione. Z tego co widzę. Ale pewnie dubbing będzie i tak dalej. Ale powiedzcie mi, wiadomo kiedy odbywa się Diablo 4 względem Diablo 3 na przykład? Albo tych wydarzeń, które były i tak dalej, i tak dalej? Upadli. 30 lat po Diablo 3. Okej. Okay. To ciekawie, akurat z ponią. Ale mam mocną kurde broń pieczą. Jezu, ta broń mi tutaj robi grę normalnie. Ogarnąłem sobie. Zamówiłem dzisiaj pizzę. Jak chcesz, Moniczka? Jak uważasz? Patrz, jak będą znikać kropeczki na mapie. Let's go! O kurde, to był jakiś ten. Przyzwał jakiegoś dużego tego, nadzorcę. Polski sztylet. Dopiero na 7 poziomie będę tego. Ogarnąć sobie ten. O! Porozmawiaj z Loratem. Panie Loracie. The angel Inarius. Inarius, anioł. The Cathedral of Light babbling about their holy father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Okej, okay, ci ma na pięć z nią. Co chciałem powiedzieć, jakie są moje pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia są, no co tu dużo mówić, pozytywne. Grafika całkiem w porządku, tworzymy sobie postać. Historia jest do tej pory angażująca, zaczyna się prosto. Czyli mamy po prostu motyw gdzieś tej wioski spaczonej. I to się tak po prostu rozwija, nie? Więc pod tym względem akurat powiedziałbym, że jest naprawdę w porządku, nie? Lorat to teraz taki Deckard Cain. Tak właśnie zauważyłem. Trafienie krytyczne z 8% szybkości ataku na 4 sekundy. Dobra, weźmy sobie na razie tutaj takie... jakieś tutaj parę takich umiejętności. Teraz będziemy lecieć. No nie wiem, a jakie są wasze pierwsze wrażenia? Ja bym powiedział, że raczej większość z was ma takie... No, okej. Okay. Chyba myślę, że ten... Oho. To enter Kyovoshad, you must perform a cleansing ritual. Jeszcze nie wiem, nie? Powiedz Diablo. Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Czy to są Rosjanie? Fine, but this one stays. Kurde. Are you inside? Jest jakby bliżej premiery? Nie zawiodła? Take a piece of holy cedar wood from the shrine. And inscribe it with spal swój grzech. Then cast it into the brazier. Dobra, bierzemy sobie co? Fear
Describe fear, anger, pride, greed. Describe nothing but scribbles in the wood. Aha, dobra, czy możemy. Jaki mamy grzech? Moi drodzy, naskrybimy nic. This is a waste of time. Did you say something? Nie, nie, nie. Namalowałem tam czat ptasa. Spaliłem go. O nie, coś źle zrobiłem, czat? Nie. Good. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Zobaczymy, jak gra będzie monetyzowana. To jest właśnie to, nie? Worst ending. Kurde, nie, tylko nie to. Znaczy, ja mam. Ja, znaczy. Jakby to jest fajne, to co tutaj ja widzę, nie? Tylko ja wiem, że ta gra nie jest nastawiona totalnie na historię, bo w którymś momencie ta gra zaczyna być takim, biegasz po lożkach, nawalasz, zbierasz itemki i tyle, jakby przeklikujesz za każdym ten. Więc jakby gra na raz dla mnie, mnie nie interesuje w zasadzie farmienie giru i robienie tej postaci co sezon, więc zastanawiam się, na ile Diablo 4 jest takim standalone'owym doświadczeniem, które jakby tym swoją historią może mi tutaj wynagrodzić, nie? Zakup. Rakujące I'm części. Off to dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Hunterek, wiesz tak. Łowczyni. Dobra, Lilith, Lorat. Dobra, na razie nie będziemy z nim gadać. Czy jesteśmy w mieście? Sway back. Cloudy eyes. Kiowo stad. This poor thing is practically crowbait. Tu mamy Elizabeth Curioza, Zivek Kowal, pierścienie, amulety. Tu mamy jakieś pewne rzeczy. Dobra, czyli tu mamy miasteczko, jakieś rzeczy. O Jezu, ale lagi. Ale to akurat internetowe chyba jakieś bardziej, nie? Ograniczenie levelowe. A co tutaj będzie? Tu będzie teleport, tak? Odlokuj punkt. Dobra, teleportacyjny. A możemy się tutaj teleportować. Teraz zobaczmy, czy ja tutaj mogę podejść do tego. Tu jest jakiś gość. Broń! Lorat mi przysłał. Co za gra? To jest ten. Path of Exile. If he wants his weapon, you will need to pay. Aha, muszę zapłacić. Dobra, zobaczmy, co tu ma. Ooo, jaką ma tutaj, patrzcie. Broń drzewcowa. Przedmiot powiązany z Kiowostadem, 20... Aha, bo to jest to. To jest ta Lorata. Co to jest? Sprzedaj? Aha, mogę rozłożyć. Czyli odblokowuje... Jak rozłożę ten item, odblokowuje wygląd, tak? Rozumiem. Czy to jest jakby do transmogu? Tylko jak ja mam to rozłożyć? Porównaj, sprzedaj. Rozłożyć pewnie mogę dopiero przy jakimś kowadle. Dziwny amulet. Dziwny amulet. Wyświetlić w ekwipunku. A nawet go nie mam. Zadanie, dobra, to jest jakieś zadanie. Przedmiot powiązany z Kiowostadem. Stary amulet o nietypowej stylistyce. Widać po nim lata intensywnego używania. Być może służył jako symbol jakiegoś stanowiska. A po prawej stronie mówicie, tak? To po prawa strona. Wyposażenie, aspekty, sortowanie. No to mogę sobie sprzedawać. Są jakieś śmieci. A tamte są jakby wyglądy. Sztylet. To jest jakiś lepszy tutaj niż to, co ja mam? Lepszy. Mocno lepszy. Załóżmy sobie to, pyk. Idź, idź. Po prawej stronie bardziej. Dobra, dobra. Tamte to były śmieci jakieś, moi drodzy. A, tutaj mogę tędy przejść. Dobra, bezpośrednio w ekwipunku. Czyli to mogę porozkładać, tak? Aha, i ja rozkładam. Dobra, czyli... Dobra, już rozumiem. Czyli dostaję materiały crafterskie. I teraz tego, dobra, czyli mogę to porozkładać. Rudy srebra, rudy żelaza, odzyskane materiały, magiczne, rzadkie przedmioty. Dobra, i teraz tak. Odzysk, naprawę, ulepszenie broni. Czyli tutaj mogę sobie, nie dość, że wyglądy odblokowywać, to jeszcze materiały zyskiwać, nie? Czy się będzie Moniczka, nie, będzie moi drodzy, normalnie. Nie wiem. Święty dekret. A co tu jeszcze mamy na tej mapie? Dostawcza kuriozo, zobaczymy do tej pani, jakie tam kurioza. Kuriozalne rzeczy ogarnia. Czy ja dostałem od Blizzarda? Nie, po prostu dostałem kluczyk tej od tego, od Jaroka. Sztylet, miecze, co to są za jakieś... Co to za jakaś taka, jakaś waluta dziwna? Szepczący klucz. Koszt 20, jakiś, nie wiem. Jakieś tutaj waluta dziwna jest, nie wiem, co to za waluta. Jakieś obole jakieś tutaj potrzebuję, no dobra. Chwilę za ciebie myślałem, że to... Nie, nie, nie. Nie wiem, co ja mam.
Siemka, cześć Champions, siemaneczko, dzień dobry. Dobra, co tu jeszcze mamy? Czy Diablo ma jakąś ciekawą fabułę? Znaczy, wiecie co? Jak na razie jestem zaintrygowany. Garderoba, dobra, to w garderobie pewnie będę mógł się przebrać, nie? Podejdźmy tutaj. To chyba do góry musimy podejść w takim razie. Łop. Garderoba. Okej, okay, teraz mogę sobie tu transmogować. Otwierdź wygląd. Ej, to są moje wyglądy, które tu mogę sobie zrobić, jasne. Mogę sobie nawet kolory zmieniać. I to nic nie kosztuje. Ej, kozak, fajne, fajne. To jest akurat ciekawe. Mogę sobie wybrać jakieś takie rzeczy i paletę kolorów dostosować. I spodnie też sobie dobre. Patrz, jaką zieloną warriorkę sobie robię tutaj. Ej, fajnie. Spoko, że tak sobie można tutaj robić przedmioty. Otwierdź wygląd. Czekaj, co? A, bo to są puste miejsca na kreację. Rozumiem. Dobra, wygląd. Aha, i tu mogę sobie zmieniać jeszcze całą, w ogóle moją postać całą, tak? Jakieś te... Dobra, odrzuć. Czy ja mogę jeszcze bronię zmieniać? Przedmioty? Okej, bronię też mogę sobie zmieniać. Niewybrany wygląd. Czyli tu mogę wybierać sobie sztylety, jak będą wyglądać. Dobra, czyli cały system transmogu tutaj mamy. Ciekawie. Czemu nie? Mamy skrytkę, czyli do skrzynki możemy sobie schować jakieś śmieci. Let's go. Spoko, spoko, że to nic nie kosztuje. Więc to jest akurat dobre. 15 stopni, chodzimy w piłkę grać, a nie. Co ty do mnie gadasz? Ja tu będę grał w tego, ja tu w Diabolo gram. Diabolo Pomidoro. Pierścienie i amulety. Mogę sobie kupić jakieś sygnety, ale wymagany poziom jest większy. Dobra, na razie już więcej nic tutaj nie wykombinujemy, więc lecimy. Mamy te reklamy Diablo 4. Podczas oglądania Diablo 4. No to jest, wiesz, takie, to jest takie, wiesz... Indoktrynacja potrójna, żeby ci jeszcze bardziej namówić. Brakujące części. Apologies. Diablo 4, Diablo 4, nie, tylko Battle.net. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. Fajnie latarnia zrobiona. We are few in number. There is another Haradrim. Donan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Okay. Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me. I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your tie. Ten blady gość chodzi o tego gościa, który z Lily zgadał, tak? You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Dobra. Let's go! Idziemy w takim razie dalej. Fajnie to wygląda, znaczy... Sometimes our paths in life are set to collide. Podoba mi się, we just don't know it. Że jest tak powoli trochę się to wszystko dzieje, nie? Mam wrażenie, że w trójce trochę byliśmy tak od razu wpierdzielani do akcji, nie? W zasadzie trójka zaczynała się w ten sposób, że... Wchodzimy, od razu demony, od razu wiesz, nawalanka, a to jest tak trochę powoli. Idziesz, tu się jakieś tam demonki, tutaj coś tam, tu wioska, tu ten. Fajnie. Ale mam armora. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. Córka nienawiści. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that.